odkąd dzwoni? Ciocia Klaudia! Halo, hej Klaudia! Hej Kasia, bo mam ekscytujące wieści. Jakie? Przyjdźcie do mnie i zobaczycie! Dobra, już przyjdziemy, zawołam wszystkie dzieciaki. I Maxa, pa! Pa! Max, Klaudia ma ekscytujące wieści. Musimy wszystkie dzieciaki zabrać do niej. I ciebie też. O, to coś naprawdę ważnego. Dzieci! Jak mama? Ciocia Klaudia ma ekscytujące wieści, chodźcie. Musicie do niej przyjść. O, jak super! My też idziemy, jej! A Izio? Igor! Prawie bym powiedziała już Izio. No, Maja, przyzwyczajasz mnie. No co? Ciocia Klaudia ma ekscytujące wieści. Musicie wszyscy iść, zabrać się razem ze mną. Jej! Jej, ale super. Dobra, to idziemy. No, jesteśmy. Podobno ciocia Klaudia jest tutaj. Proszę! Już idziemy. Ciocia Klaudia! Ciocia Klaudia! Ciocia Klaudia! Cześć! Majunia! Hej! Dobra, muszę wam powiedzieć. To jest mój chłopak Robert. Nigdy nie mieliście go okazji zobaczyć. Tylko na zdjęciu. Cześć! Hejo! To jest no w sumie no prawie wujek Robert, więc możecie już tak na niego mówić. Jesteś wujek? No, tak. Już możecie tak na mnie mówić, no jeszcze nie byliśmy tak jakby... No. Jeszcze nie wzięliśmy nawet ślubu. A co to za pierścionek? A to prezent był na moje urodziny. Wiem, że to wygląda jak oświadczyny, ale... Ten pierścionek mi podarował na urodziny. Gdzieś tu on jest. Znalazłam dokładnie ten sam, widzicie? O, schowam go do skrzyni. Do skrzyni. Pamiątek. O nie. Dobra, wsadzę go do skrzyni pamiątek. No. I te ekscytujące wieści to nie jest... To nie jest, że zobaczyliście mojego chłopaka. Nie? A co innego jeszcze? No dobra, muszę wam to powiedzieć, bo ja jestem w ciąży. Ciocia Klaudia w ciąży? Tak. No, wiecie, opowiem wam, jak to było wszystko bez tego, jak się tworzy dzieci. O tym lepiej nie mówimy jeszcze, jak tu są małe dzieci. O tym nie. Ty się już, Rozalia, o tym uczyłaś, Ania pewnie już też, ale o tym nie będziemy mówić. Tylko o tym, jak ja to odkryłam. Więc słuchajcie. Dobra, zrobię test ciążowy. Okej. Robert, Robert! Co jest? Co to jest? Jakiś test? Ciążowy! No! Idę do szpitala to pokazać i ogólnie no na USG. Dobra, ja tutaj zostanę z pieskami, spokojnie. Tofik, złaź z tego łóżka, bo i, no i ci kupę zrobił na łóżko. To tak to jest, jak zostawiasz psy na łóżku. Spokojnie, ja idę na chwilę do szpitala. I muszę jeszcze powiedzieć mamie. Mamo, 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 tato! Co jest? Co to jest? Czy to test ciążowy? Tak! Nasza córka, druga córka nasza w ciąży. Bo pierwszej to już nawet nie chcę mówić. Ona już ma 5 dzieci, więc no. Bliźniaki? Nie, żadne bliźniaki, albo trojaczki. To na pewno nie będą bliźniaki. Co ty gadasz, mamo? No dobra, to ja idę do szpitala. Może się jeszcze okaże, może to będą trojaczki, a może czworaczki, a może będziesz tyle mieć dzieci, ile Kasia. No co wy, idę. Okej, jestem, wydam sobie numerek.
Gdzie są te numerki? Tutaj, na początku były, nawet nie zauważyłam. Dwa. Okej, poczekam w poczekalni. Ja jestem numer jeden. Ha, ale z ciebie Bambik. Chyba z ciebie. Ale jeden już dawno było, proszę pójść. No dobra, idę. Pośledzone dziecko. Numer dwa. O, to ja. Przepraszam, mogłabym wyrzucić ten numerek? Jasne, jasne. Pani jest dwa? Tak. Poprosimy piętro drugie. Jasne, dziękuję bardzo. Piętro drugie, nawet jest oznaczone butelką. To super. Okej. Byłam numer dwa. O, dzień dobry. Dzień dobry. Zrobiłam taki test różowy w domu. Świetnie. Dwa paski. Zobaczymy, jak tam dziecko. Proszę. Posmarujemy. No, proszę tylko założyć jakieś ciuchy. Proszę tylko założyć takie ciuchy. Dobrze. Proszę tylko schowam ciuchy pani. No dobra. Posmarujemy żelem do USG. Specjalnym. I sprawdzamy, jak tam. Faktycznie! Proszę pani. Tak? Pani Klaudio, tak? Klaudia, tak, Klaudia. Pani ma bliźniaki! Co? Ja mam bliźniaki? Co? Nie byłam na to przygotowana, ani psychicznie, ani fizycznie, ani nic! Proszę być spokojna! Wychowywanie dzieci to takie super, bardzo gratuluję. Ja mam sama bliźniaki. To są dwie córeczki, bliźniaczki. To jest Amelka i Kornelka. Aha. Dobra. A tutaj test proszę sobie zabrać. No dobra. Ciuchy też proszę sobie zabrać może. No to zabiorę sobie. To sobie tutaj położę ten test tutaj na to. Idę powiedzieć mojemu chłopakowi, że jestem w że mam bliźniaki. Nie. Co? Ale ja się cieszę w sumie. Dobra, muszę sobie jeszcze wziąć jakąś kawkę, bo nie wytrzymam. O, jeszcze kawka. Muszę sobie kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. Okej. Jak tu nie ma żadnej kawy? Jest jakiś dzbanek do kawy. No, ale kawy nie ma. Tu coś jest. Sobie wezmę kawkę. Okej. Sobie odłożę to. Tu chyba było. Nie wiem dlaczego takie dziwne miejsce. O. Okej. Wezmę jeszcze może tortillę Robertowi, jego ulubioną. Tortillę. Okej. Wezmę tak. Albo kebabas mu wezmę w sumie. To kebab jeszcze. Bardzo mała żaba, jest sobie kebaba. A ty chłopczyku przestań, jakieś dziwne jesteś trochę. Dobra, idę. Klaudia, w co oni cię wcisnęli? Robert. Co? Bo ja mam bliźniaki. W ogóle przyniosłam ci kebaba. Bo ja mam bliźniaki. Co? Bliźniaki? Super! No właśnie tak! Nawet, no... Dobra, wsadzę sobie do skrzyni z pamiątkami. Mój test ciążowy, to sobie tam tu. Nie chciałam cię w to przebrać, Robert. A w co ja cię wcisnęłam? Przynajmniej już trochę mi urosnął brzuch też. A w ogóle dzięki za kebaba. Nie ma za co. O, fajne. Jest jeden kebab. Ale był dobry. Nic dodać, nic ująć. A ty się nie baw z Magdę Gessler, tylko pokażę jeszcze ten test ciążowy. Wow, no serio. No. Nie mogę się doczekać. Super, bardzo ekscytująca wieść. Dobrze, że nas tu zwołałaś.
Dobra, to my już chyba idziemy. To pa, Klaudia!